Cześć, witajcie na Tajningo Wydziadzia. Słuchaj, zapachy od EcoShine. Dostałem kilka produktów, więc zapachu Ci nie pokażę, jak działa. Mogę tylko się wypowiedzieć, zresztą jak przy każdej chemii, subiektywną opinię, jeżeli chodzi o zapachy. Trwałość, słabi tylko. Cień nic. 2 dni to jest maks. Ale podoba mi się, ja ich używam w domu. W mieszkaniu, po prostu. Podoba mi się ten, Gentleman. I ten. Uzupełnia mi, właśnie, jeszcze za chwilę powiem, o co chodzi. Dlaczego te dwa zapachy wybrałem? No ten jest kozak, męski taki, pokażę jak to wygląda. Znaczy jak nim będziesz trzaskał dosyć dużo, no to on będzie siedział kilka dni, aż w końcu się, można powiedzieć, auto nasączy, nie? Próbowałem na deseczkę, no nie, no 3-4 dni, 5 i już go nie czuję, może się nos przyzwyczaja. Gentleman fajny, żonie się też podoba, naprawdę rewelacja. Ale ten skurczybyk jest bomba. Pachnie identycznie jak nanotekstil, gdzieś tu go miał, a jest, ha kurczę, jak nanotekstil od h2o.net. Taki herbaciany, aż powącham. Ostatnio Audi robiłem wnętrze. No. Może nawet ten bardziej intensywnie ten zapach, poczekaj. No podobnie, no frajda, no po prostu rewelacja, no coś niesamowitego. Zielona herbata, no zresztą jest napisane, kurczę, co ja tu będę dużo kombinował. Naprawdę bardzo fajny, taki świeży, taki naprawdę taki rześki, taki przyjemny, bo ten to jest taki pod perfumy bardziej podchodzi, ten męski. A ten, żona tam jeszcze jeden jakiś miałem, wybrała sobie do mieszkania. Nie pamiętam tamtego zapachu, ale tamten to taki, można powiedzieć, sorry, kiblowy, o, taki właśnie, w ubikacji. No ten naprawdę bomba. Ta herbatka, czuć taką świeżość i... Znaczy no, butelka jest duża, pół litra. Jak Ci się chce bawić w takie buteleczki i w aucie wozić... O, nie tu. Tu jest spray. No i zobacz jaka mgła. No spray... No za grubo tego leci, za grubo. Żeby to były jeszcze te małe buteleczki z tymi delikatnymi atomizerami, to byłoby fajnie. A tutaj tak walisz taką ściechę, że po prostu głowa mała. No dobrze, słuchaj, no cóż mogę powiedzieć. No wybrałem dwa zapachy, które mi się podobają. Z trwałością wiadomo, szału nie ma. Szału nie ma, bardziej moim zdaniem, jako odświeżacze powietrza w mieszkaniu niż do auta. Dostałem za darmo, więc z kosmetykami do auta, z chemią będzie kilka produktów. Będzie też ciekawy mistrz, albo już był. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!